O, nowości na centralnej. Nie podchodzić, bo pociąg jedzie za blisko. Nie podchodzić, bo gołąb kupę zrobi. Czy a śliska podłoga? Dzień dobry na dworcu centralnym. W oczekiwaniu na Pendolino dzisiaj. Czekam na pociąg EIP 1400 do Katowic. Dzisiaj jadę do Katowic. Także pokażę Wam, jak wygląda Pendolino. Już Wam pokazywałam, ale teraz będzie dzisiaj dokładnie, nie po łebkach, tak żeby wszystko było widać. Nie wiem, czy dzisiaj coś zjem w Warsie. Może się napiję kawę albo herbatę, chociaż już dwie kawy wypiłam, a jest godzina 6:30, koło 7 nawet. I mi się już kawy nie chce, już nie mogę. Dwie to już jest góra. Chyba, że później w ciągu dnia w Katowicach. Czekamy na pociąg, tak zwany Pendolino EIP. Pociąg do Wrocławia Baczyński DART odjeżdża. Ja jadę w inną stronę dzisiaj. Na pewno nie na Wrocław, tylko do Katowic. Znowu nie przestrzegam reguł tutaj ptaków. Znowu kaptur zdjęłam. Mi się nie da tego przetłumaczyć. Nie. Zobaczcie, Pendolino stoi do Gdyni, a ja jadę w inną stronę. O, jedzie dla mnie pociąg. Tak wygląda przedział dla matki z dzieckiem. Pociągu cieplutko jest. To są takie trzy przedziały. Tutaj widzę, pustki są. Ja idę do czwartego wagonu. Także nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać, bo musiałam maskę założyć oczywiście. I tak wyglądają właśnie przedziały, takie trzy dla matki z dzieckiem, dla rodziny. Idę dalej. To jest druga klasa. Nikt nie wsiada w ogóle. Prawie nie wsiada. A słuchajcie, Warszawa Wschodnia, Gliwice. Słuchajcie, EIP, czyli 141 Warszawa, 4 region Katowice, 00 pośpieszny. Chyba, że ktoś wie lepiej, jakie to jest oznaczenie, może wyraźniejsze. Może ktoś powie lepiej, co jeszcze tutaj oznacza ten numer. I idę na swoje miejsce. Jeszcze palety Wam pokażę. Toaleta dla niepełnosprawnych. Zobaczcie. Drzwi są gotowe do zablokowania. No dobra, idę dalej. Dzień dobry. Dzień
No i pomieszczenie konduktora. Słuchajcie, dalej jestem na Warszawie Centralnej. Jeszcze nie odjechał, jedzie za 3 minuty. No ja jestem w tym przedziale. O, nie ma nikogo. Dobra. Ani siadam tam, gdzie mam swoje siedzenie. Tylko usiądę tutaj, tu nie ma nikogo. Po co będę się tam wpychać? 86 i 84. Takie są oparcia. I lampka jest. Tutaj jest, zobaczcie, kontakt. Muszę się rozebrać. Się przysiadłam, bo tam siedzą ludzie, a tutaj sobie porozmawiamy. Także słuchajcie, tutaj można sobie poczytać. Lampeczka jest. No, jedziemy. Tak wygląda. Nie ma nikogo prawie. Naprawdę pojedyncze osoby. Także zasięg w moim telefonie na centralny jest słabszy niż na zewnątrz. W pociągu jest słabszy internet niż na zewnątrz. Więc mam dobrą sieć. Tak działa dobrze w Polsce ogólnie, ale w pociągu niestety. I tak wygląda monitor. Usiadam sobie tutaj, 103, 101. O, dla miejsca specjalne. 14.00 ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Gliwice. Zapraszamy do skorzystania z ostatniej gastronomicznej wersji. Następna stacja Warszawa Zachodnia. Good morning, welcome on board. Dosłownie czuję się jak w samolocie trochę. Bo witamy na pokładzie. Są takie bilety promo, gdzie można kupić tanio bilety po 49 zł. Express Intercity Premium. Więc taniej niż zwykłym pociągiem. Ciekawe, na który peron widzę. Pogoda brzydka. Szósty peron. O, tłumy nachodzą na zachodni. Na przejazd w pociągu jest naliczana opłata dodatkowa. Ladies and gentlemen, we would like to advise you that on the Express Intercity Premium train you need to have a valid ticket with a seat reservation. Zapomniałam całkiem, że woda jest. Dziękuję. Ja zapomniałam, że jest woda przecież gratis w Pendolinie. A ja tu taszczę wodę. Miło, miło. Pan mnie zaskoczył.
dostałam wodę mineralną. Do wyboru była gazowana lub niegazowana. Ja wolę gazowaną. Jest fajnie. Konduktor miły. Pracownicy też mili wszyscy. Wszystko jest ok. Naprawdę nie narzekam. Wszystko jest ok. Sandek. Stój, stój. Te pociągi to mnie prześladują od wczoraj. Non stop widzę tylko koleje mazowieckie, te piętrowe. Bardzo miły pan z Barsu. Bilet mam. Musiałam dowód pokazać. No, bo to jest bilet imienny. Wymieniałam bilet z zeszłego tygodnia, tak jak wam mówiłam, że miałam jechać tydzień temu do Katowic, ale wyszło jak wyszło i musiałam wymienić bilet. Także dzisiaj jak puka, coś stuka w tym pociągu. No ogólnie jest fajnie, tak. Na pewno to nie jest klimat wagonowy. Czuję się po prostu trochę jak w samolocie, trochę nie wiem gdzie. Tak wygląda cały wagon. Wagonów jest 7. Pierwszy wagon to jest pierwsza klasa, drugi to jest część przedziałów dla matki z dzieckiem i rodzinne i kawałek jest właśnie takich jak te fotele. Trzeci wagon to jest trzeci taki ten skład, kawałek. To jest wars. W czwartym siedzę ja, czyli tu jest czwarte się zaczyna. Jest jeszcze piąte, szóste, siódme i siódmy, ostatni to jest strefa ciszy, cały taki wagon, gdzie nic się nie rozmawia przez telefon, panuje cisza całkowita. Także ja nie w strefie ciszy nie zamawiałam, tylko po prostu nie zależało mi, w którym wagonie będę. Także system mi przydzielił czwarty wagon i bardzo dobrze, bo ja lubię w czwartym, jeżeli o Pendolino chodzi, to jest najlepiej, dlatego że tutaj zaraz jest wars i obok w zasadzie i nie trzeba chodzić, nie wiadomo ile tam tych wagonów, nie, tam dalej jest 3 wagony jeszcze, to bez sensu. Mogłam jeszcze w sumie w tamtej drugiej klasie, w wagonie numer 2, ale system przydzielił mi akurat tutaj. Zimno, przenoszę się do Warsu. Zmarzłam. Nie wiem dlaczego, ale ten pociąg się ciągle zatrzymuje. Trzeci raz już. On nie ma żadnej stacji. Nie wiem, czy to mamy szybciej dojechać, czy wolniej tym pociągiem, nie wiem. I tradycyjnego schabowego oferujemy wybór świeżych sałat oraz dania dla wegetarian. Na mniejsze apetyt polecamy gorące frankfurterki, pożywne zupy i bogaty wybór kanapek. W naszej karcie przygotowaliśmy również desery, które świetnie komponują się ze świeżo mieloną kawą czy aromatycznymi herbatami. Czekamy na Państwa w wagonie numer 3. Na życzenie nasi kelnerzy do... Jadę już półtorej godziny i niestety internet w ogóle mi nie działa, co na tej trasie w innych pociągach normalnie mi działa, więc
a obudowa pociągu niestety nie przepuszcza sieci komórkowej, jest kiepsko, bardzo kiepsko. Trochę sobie przysnęłam, bo zimno było. Ale już dojeżdżam do Katowic. Do widzenia. Ja byłam w tamtym wagonie czwartym, było tak zimno, ja przeszłam tutaj, a tutaj w wagonie trzecim. Bardzo cieplutko. Ty zobaczyć. O. Do widzenia. Drugi krok pola. I na górę, hop. Ten dolino. Katowice to są Katowice. Byłam w zeszłym roku. I teraz jestem znów. O, ja lubię Katowice. Bo jest fajna galeria handlowa tutaj przy tym. Tuż przy dworcu.